My name is Rabbi Chaim Dov Beliak. I'm speaking to you from Los Angeles, California. Dzień dobry, nazywam się Rabin Chaim Dov Beliak, łączę się z Los Angeles. Jestem dyrektorem wykonawczym organizacji Friends in Jewish Renewal in Poland. Mam zaszczyt być współprowadzącym dla serii programów, które nazwaliśmy Created Legacies, historia kultury i interakcji polsko-żydowskich w Polsce. W ramach tej serii odbyło się już 8 czy 9 spotkań, w ramach których rozmawialiśmy o kulturowym i historycznym pomoście, jaki istnieje pomiędzy Żydami, którzy mieszkają w różnych miejscach świata, ale których korzenie pochodzą z Polski i którzy często nie mieli okazji dowiedzieć się o tej jakże bogatej przeszłości. Nie nauczyli się o tym dziedzictwie kulturowym, które wywodzi się właśnie z ziem polskich. Dzisiaj mamy przed nami bardzo interesujące spotkanie, zaraz sobie o nim powiemy, ale chciałbym zacząć od powitania wszystkich. I teraz chciałbym przekazać głos mojemu współpracownikowi, Markowi Jeżowskiemu, który przywita się z nami z Polski. Chcę Państwa powitać, mówiąc w moim ojczystym języku, języku polskim. Nazywam się Marek Jeżowski, jestem prezesem Bejt Warszawa, Związku Postępowych Żydów w Polsce i witam Was z Warszawy. Jestem jednocześnie współorganizatorem, współtwórcą, a jednocześnie współgospodarzem tej serii, którą nazwaliśmy Freighted Legacies, pewne dziedzictwo, które jest niezwykle ważnym elementem obecności żydowskiej w Europie, mianowicie mówimy o obecności żydowskiej w Polsce. I w tym kontekście i w tejże serii dzisiaj mamy wielką przyjemność przedstawić Państwu badaczkę tematyki bardzo ściśle pokrywającej się z naszym głównym tematem, a mianowicie witamy panią dr Lenę Magnon, która jest badaczem literatury i socjologii i autorem niezwykle wyczerpującej pracy poświęconej właśnie recepcji myśli freudowskiej w Polsce, recepcji, która jak się okazuje, którą Polacy albo mówiący po polsku zawdzięczają środowisku żydowskiemu albo badaczom tematyki pochodząc z środowiska żydowskiego w Polsce, a szerzej mówiąc Europie Środkowo-Wschodniej. Without much ado, już nie chcę dłużej więcej mówić. Przekażę krótko głos może na chwilę jeszcze rabinowi Chaimowi Beliakowi, który bardziej formalnie przedstawi naszą prezenterkę i będziemy mogli usłyszeć o tym dziele, które ukazało się w Polsce w roku 2016, wydane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast dzisiaj, na dniach, a dokładnie w najbliższych tygodniach, bo marzec można liczyć w tygodniach, daty publikacji w marcu można liczyć w tygodniach, ukaże się w swoim anglojęzycznym wydaniu. Dzięki oczywiście pracy tłumacza, a w szczególności tłumaczki. I mamy ten szczególny przywilej również mieć ze sobą tłumaczkę, która podjęła się tego niewątpliwie wyzywającego przedsięwzięcia. Mamy ze sobą Tulsi Brambury. Witamy również. I będziemy oczywiście ją mieli nie tylko jako niemą uczestniczkę, ale będzie miała też przyjemność skomentować, sam no, podzielić się swoimi uwagami z pracy nad tym dziełem.
Oddaję głos Chaimowi, który też przedstawi nam nie tylko autorkę, ale również Louisa Bartha. Zrobi to dużo, dużo lepiej i z większym szacunkiem i estymą niż ja. Dziękuję bardzo. Thank you, Marek. We are indeed a dual language program. Dziękuję, Marku. No, to jest program dwujęzyczny, także chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dół ekranu. Tam jest możliwość wybrania albo w wersji angielskiej, albo polskiej. Mam nadzieję, że już udało się Państwu znaleźć tę opcję i że już słuchają Państwo w tym języku, w którym jest Państwu wygodniej. Także przejdźmy już do naszego tematu. Zaczniemy od przedstawienia innych członków naszego panelu oraz naszej dzisiejszej prezenterki. Także mam wielki zaszczyt przedstawić mojego nauczyciela, z którym przeszedłem pierwsze kroki w nauce Midraszu. A później, po wielu latach nauczania Midraszu, wielu pokoleń rabinów, został analitykiem. Właśnie w kontekście tego, kto byłby najodpowiedniejszy ze strony amerykańskiej, żeby właśnie zapoznać się z historią, z pracą Leny, właśnie uznałem, że to mój przyjaciel i nauczyciel Louis Bartz będzie odpowiednią osobą, także cieszymy się, że jest tutaj z nami. Jak już słyszeliśmy, mamy też z nami Tulsi Bambury, która jest tłumaczką tej pracy na język angielski. Zachęcam wszystkich Państwa do odwiedzenia jej strony internetowej. Bardzo zaintrygowało mnie wszystkie jej działania, nie tylko jeśli chodzi o tłumaczenie, ale też studiowania różnych aspektów polskiej literatury oraz innych form literatury. Będą oni też zadawać pytania. Zapraszamy też członków naszej społeczności do dołączenia, do zadawania pytań. No ale teraz mamy okazję przedstawić Lenę. Mieliśmy już przyjemność goszczenia jej kilka tygodni temu, kiedy uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym książki The Honey and the Sting, Miód i żądło, autorstwa rabina Waltera Rothschilda, którą przetłumaczyła na język polski Marzena Szymańska, która dzisiaj tutaj tłumaczy spotkanie. I redaktorką tego tłumaczenia jest właśnie Lena Magnon. Także mieliśmy okazję rozmawiać o doświadczeniach osób, które postanowiły uczestniczyć właśnie w procesie i uczestnictwie w życiu żydowskim. Natomiast dzisiaj posłuchamy o pracy, o dziele Leny Magnon, która była efektem rehabilitacji. Dla tych, którzy nie znają systemu europejskiego, to zwykle, kiedy osoby są w o wiele starszym wieku niż Lena jest teraz, zwykle kiedy mają 55 czy 60 lat, to tworzą swoje magnum opus, to jest takie zwieńczenie ich pracy. Nie, powiem tutaj, w jakim wieku jest Lena, ale w 2016 roku miała 30 parę lat, kiedy właśnie złożyła swoją pracę habilitacyjną. Także to jest dla mnie ogromny zaszczyt, żeby też przedstawić ją naszej widowni z Ameryki. I to jest zaszczyt przedstawić jej bardzo ważną pracę, która nosi tytuł Emisariusze Freuda, transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed II wojną światową. To jest bardzo rozległe badanie, studium, liczy sobie 1100 stron i ja miałem zaszczyt przeczytać wprowadzenie w języku angielskim. Także miałem taką okazję zobaczenia, czego to dotyczy. Tłumaczenie będzie dostępne na stronie internetowej za kilka dni. I powiem tylko, że ten proces, który sprawił, że ta wspaniała osoba stała się nie tylko członkiem społeczności żydowskiej, ale też osobą należącą do właśnie grona intelektualistów i badaczy, badaczek
w Polsce. Lena wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Po części też prowadzi badania w Niemczech nad kolejnymi swoimi badaniami. W swojej pracy zajmuje się badaniami historycznymi, kulturowymi, które starają się właśnie pokazać to bogate dziedzictwo, które było częścią Polski i Europy Środkowej. Także już bez zbędnych wstępów chcielibyśmy powitać dr Lenę Magnon. Będzie Lena mówić przez jakieś 20 parę minut, później będzie szansa dla panelu, żeby zareagować. Także Leno, witamy serdecznie. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj dzisiaj i przedstawić moje badanie. Udostępnię ekran, żeby pokazać moją prezentację. Będę tutaj wymieniać wiele imion, nazw, także mam nadzieję, że to będzie łatwe do prześledzenia. Moja książka faktycznie nazywa się Emisariusze Freuda, kulturalny transfer psychoanalizy do polskiej inteligencji przed II wojną światową. I zanim przejdę do samej prezentacji, myślę, że muszę zacząć od przekazania pewnego tła, jeśli chodzi o historię psychoanalizy i jej kontekstu kulturowego. Także to jest pierwsza część mojego dzisiejszego wystąpienia i też główny argument mojej książki to jest to, że pojawienie się psychoanalizy pod koniec XIX stulecia może być postrzegane jako jedna ze strategii pariasów. Użyłam tej koncepcji, zapożyczyłam ją od Hanny Arendt, dla której status Żydów jako takich pogardzonych outsiderów społeczności europejskiej wyjaśnia ich skłonność do rewolty i utopii, co jest najlepiej widoczne w tych dowodach w tych krajach, gdzie dokonywała się emancypacja. W Wiedniu pod koniec XIX stulecia Żydzi byli często zaangażowani w rewolucję, wspierali rebelie kulturowe i działali w projektach na rzecz lepszego i nowego świata. Często wchodzili w sojusze z innymi outsiderami, rebeliantami, na przykład z ruchami takimi jak psychoanaliza, rewolucyjny socjalizm czy też secesja wiedeńska. I to szło razem z nadzieją na stworzenie nowego społeczeństwa, społeczeństwa przyszłości, w której w końcu byliby w domu i gdzie nie będą już traktowani jak inni. W moim przekonaniu ta strategia pariasów to jest mechanizm awansu społecznego dostępnego dla pariasów w imperium. Nie tylko Freud, ale też inni, jak pokaże biografię innych członków ruchu psychoanalitycznego, są doskonałą ilustracją napięć, które były typowo doświadczane przez Żydów, którzy dorastali w Austro-Węgrach pod koniec XIX stulecia. Napięcie pomiędzy aspiracjami ich rodziców, którzy zapewniali warunki ekonomiczne i edukacyjne dla ich pełnej emancypacji, oraz antagonizmów coraz bardziej antysemickiego społeczeństwa, którzy stawiali im przeszkody dla pełnego uczestnictwa. Także zobaczmy, jak to wpłynęło na... He was born in 1856 as the son of a trader in the Moravian town of Freiberg, which is today Przybyl. Rodził się w Freibergu. Po tym, kiedy rodzina przeniosła się do Wiednia, trafił do gimnazjum, jednej szkoły, drugiego stopnia, która przygotowała do matury, a Freud miał następnie studiować medycynę. Typowa ścieżka dla Żyda austriackiego. Konstytucja ze stycznia 1897 zapewniła pełne prawa dla Żydów, ograniczając ich uwalniając ograniczenia. 30% gimnazjum, 30% uczniów uczestniczyło w tej szkole. Wysłanie syna do gimnazjum, syna było ważnym krokiem w przygotowywaniu
chłopców pośród uczniów, których ojcowie byli handlowcami, 80% pochodzili ze środowiska żydowskiego. Zwykle 93% uczniów, których ojcowie byli handlowcami, stali się lekarzami. 1/3 studentów na Uniwersytecie Wiedeńskim była Żydami, większość na Wydziale Medycyny. W Wiedniu również dominowali Żydzi w tej profesji. Drugie pokolenie asymilowanych Żydów uczestniczyli w 1895 wyborach do Rady Miejskiej, gdzie zwyciężył prawicowy przywódca i wybrano tam radę otwarcie antysemicką i miasto stało się centrum antysemityzmu w Europie. W roku, kiedy Freud opublikował studium o histerii, właśnie na początku swojej kariery był neurologiem skupiającym się na anatomii systemu nerwowego. Miał nadzieję, że przejdzie wyżej w podrabinie akademickiej. Zwrócił się w kierunku psychoanalizy, kiedy antysemityzm zaczął wzrastać w Wiedniu, zaczynał odgrywać większą rolę wśród studentów i wykładowców uniwersytetu. Kiedy Christian Weger i liberałowie utracili uczestnictwo polityczne. To chwila, w której Herzl zaproponował pojęcie czy syjonizmu. To człowiek, którego kariera była bardzo podobna do freudowskiej, różnica 4 lat w urodzeniu. Herzl ukończył Uniwersytet Wiedeński i państwo żydowskie zostało opublikowane w 1986 po tych wyborach, o których mówimy. Muszę podkreślić, że lekarze żydowscy późno w Wiedniu XIX-wiecznym działali w otwarcie antysemickim środowisku, gdzie podkreślano powiązania z najgorszych rzeczy z żydostwem. Także byli przedmiotem i podmiotem studium. Odrzucając swój dziedziczny charakter neurozy i kompleksów mentalnych, mogli przyczynić się do rozwoju medycyny. Freud pracował samodzielnie do roku 1902. W tym momencie wcześniej wspierający psychoanalizę to 4 lekarze żydowscy, młodsi od niego, i spotykali się u niego. Grupa jednak zaczęła wzrastać i w 1918 powstało Towarzystwo Psychoanalityczne. I tego typu ta wiedza stała się popularna bardziej w kawiarniach niż w naukowych instytucjach Wiednia. Natomiast psychoanaliza zinstytucjonalizowała się, tworząc międzynarodowe stowarzyszenie, zaczęła publikować i wydawano czasopisma. Psychoanaliza i jego naśladowcy byli w stanie nie tylko opuścić Europę do Wielkiej Brytanii, Palestyny i przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, ale byli w stanie przetrwać również na rynku, można powiedzieć, pracy w Europie. Ze 150 osób, 107 mężczyzn i 27 kobiet przed rozwiązaniem w 1938 roku 3/4 było Żydami. Widać, jak ewoluowała
ta członkostwo tego, tej, tego stowarzyszenia w czasie. Jeśli chodzi o miejsce urodzenia członków, większość emigrowała z wschodniej części monarchii austro-węgierskiej, w szczególności z Galicji. To te uboższe i mniej rozwinięte regiony, dzisiejsza Polska południowa, wschodnia, podczas co czwarty z członków stowarzyszenia pochodził z Galicji. Pochodzili oni zwykle z średniej klasy żydowskiej, z świeckiej, większość z mężczyzn uczęszczali do gimnazjum w swoim miejscu i następnie przenieśli się na studia do Wiednia. Różne zawody podejmowali. Tylko 11 z nich rodzice nie mieli wyższego wykształcenia. Większość naśladowców dołączyło do ruchu, kiedy wyczerpali inne ścieżki możliwości rozwoju swojej kariery zawodowej. Kiedy opuścili psychiatrię, to nie z powodu własnego wyboru. Młodsi studenci odrzucali psychiatrię, ponieważ można było ją wyłącznie praktykować w szpitalach i nie była tak dobrze płatna. Natomiast młodsi psychoanaliza nie była traktowana jako naukowa i ledwo ją brano na poważnie i była otwarta na nowych sympatyków i łatwe były warunki wstępu, stąd dla tych młodych wykształconych Żydów były jedyną ścieżką rozwoju zawodowego. Dla kobiet również. Emancypacja kobiet była jeszcze dalej w stosunku do emancypacji żeńskiej. 1896 kobiety mogły przystępować do matury jako kandydaci eksternistycznie w szkołach dla chłopców, dzięki czemu kobieta miała drogę wejścia do wykształcenia wyższego. 1987 pierwsza kobieta została przyjęta na Wydział Filozofii, a w 1900 roku również przyjmowano kobiety na Wydział Medycyny. Ponadto pediatria i ginekologia najpowszechny, poza tymi dwoma, kobiety wybierały również psychiatrię. Wybierały oczywiście mniej prestiżowe i popularne specjalizacje. Natomiast kobiety, które co czwarta kobiety kierowały się swoją karierę medyczną na właśnie medycynę, na psychiatrię. Następnie chcę przedstawiać krótkie biografie kilku psychiatrów polsko-żydowskiego pochodzenia, albo psychoanalityków bardziej. Zanim przejdę do tego, przypomnę, że w całym wieku XIX i po powstaniu II Rzeczpospolitej, 1918, Polska nie istniała. Pod koniec XVIII wieku Polska została podzielona pomiędzy trzech zaborców, Prusy, Austrię i Rosję. Osoby, które przedstawię, to osoby żydowskie, które pochodziły z zaboru austro-węgierskiego i rosyjskiego w jakimś zakresie. Ci pochodzących z Austro-Węgier poszli za tą karierą otwartą dla pariasów, natomiast Rosjanie zwykle unikali studiów na ich terenie, zwykle uzyskiwali wykształcenie wyższe na zachodzie, na przykład w Zurichu, w Szwajcarii. Następnie badali Wiedeń, odwiedzali, by uzyskać dalszą edukację.
nigdy nie odegrali jednakże nigdy istotnych ról, ani nie stali się tym bliskim kołem wspierających z Galicji. Natomiast oni po odzyskaniu niepodległości przez Polskę pozostali tam. Jedyna, która pozostała w Polsce, to Eugenia Sokolnicka i Gustaw Bychowski, urodzeni na terenie polskiego, rosyjskiego zaboru. Najpierw skupię się na tych pochodzących z zaboru austriackiego, wymienionych w tej chwili. Ludwik Jekels, wybrałam go, jest to oczywiste, ponieważ to jeden z najważniejszych aktorów, którzy wniósł wkład w transfer i psychoanalizy do Polski. Urodzony w 1885 w Lwowie, zaczął uczestniczyć w wykładach Freuda na Uniwersytecie Wiedeńskim, kiedy jeszcze niewielu tylko interesowało się tym. Prowadził zakład hydroterapii. Uczestniczył w stowarzyszeniu, kiedy członków było tylko 22 i pozostał w nim do końca. Uczestniczył w pierwszym kongresie psychoanalityków i uczestniczył we wszystkich dalszych. W 1912, opuszczając sanatorium, przeniósł się do Wiednia na stałe i nadal przedstawiał teorię Freuda w kręgach lekarskich. Jecker był pierwszym polskim tłumaczem dzieł. Jego tłumaczenia poświęcone psychoanalizie i psychoanalizie życia codziennego. Po wojnie, I wojnie światowej, trzy eseje na teorii seksualności zostały opublikowane po polsku w Wiednie. Jekes również opisał wstęp, szkic psychoanalizy Freuda. Uczestniczył również w trzech polskich pierwszych spotkaniach międzyresortowych psychoanalityków, psychiatrów i neurologów. Drugi kongres miał miejsce w Krakowie w 1912 i dzięki wysiłkom Jekesa poświęcony był przede wszystkim psychoanalizie. Zdobył uwagę ze strony wielu Jekes wprowadził, zapoznał z psychoanalizą kręgi naukowe w Polsce, jednakże nie powrócił nigdy do Polski. Stał się wysłannikiem Freuda do Skandynawii, krajów skandynawskich w latach 30. Współuczestniczył przez niego. W 1940 roku stał się honorowym członkiem nowojorskiej społeczności psychoanalitycznej. Żeby stać się pełnoprawnym członkiem, musiał uzyskać taką licencję, żeby móc praktykować w stanie Nowy Jork. Kiedy udało mu się uzyskać takie pozwolenie na praktykę psychoanalizy, miał już 80 lat. Selected Papers, to jest angielskie tłumaczenie przedwojennych niemieckich artykułów Jekelsa, ukazały się w 1952 roku, dwa lata przed jego śmiercią. Historia życia Heleny Deutsch odzwierciedla te tendencje emancypacyjne w Galicji. Urodziła się w Przemyślu jako Helena Rosenbach w roku 1884. Była jedną z pierwszych kobiet, które studiowały medycynę na Uniwersytecie w Wiedniu. Najpierw musiała
zdać maturę jako zewnętrzna kandydatka przy gimnazjum St. Ann dla chłopców w Krakowie. Marzyła, żeby stać się prawniczką, tak jak jej ojciec, ale wtedy ten wydział nie przyjmował kobiet, więc zamiast tego wybrała medycynę. Pierwotnie chciała specjalizować się w pediatrii, ale ostatecznie wybrała psychiatrię. W ostatnim roku na uniwersytecie pracowała w klinice w Monachium, gdzie poznała swojego przyszłego męża, Felixa Deutscha. Ceremonia ukończenia studiów miała miejsce wkrótce po jej ślubie i już na dyplomie ma swoje nowe nazwisko. Wkrótce zaoferowano jej pozycję pełnoetatowej asystentki w klinice psychiatrycznej uniwersyteckiej, na czele której stał Julius Wagner. Wkrótce stała się w pełni odpowiedzialna za cały oddział kobiecy i tak szybko udało jej się awansować, dlatego że większość lekarzy została powołanych do wojska. Kiedy ci mężczyźni wrócili z frontu, to utraciła swoją pozycję. Wtedy zaczęła się angażować w ruch psychoanalityczny. Od jesieni 1918 roku Helen regularnie uczestniczyła w spotkaniach w WPS, a wkrótce stała się członkinią, kiedy Felix dołączył 4 lata później. Wkrótce potem zaczęła analizę u Freuda. W 1925 roku ukazała się jej książka Zur Psychologie der weiblichen Sexualfunktionen. To była podstawa jej późniejszego bestsellera amerykańskiego Psychologii kobiecej. W tym samym roku założyła w Wiedniu taki instytut szkoleniowy oraz taką klinikę dla pacjentów ambulatoryjnych, gdzie bezpłatnie mogli się leczyć. To było w Berlinie. I tam pracowała aż do czasu, kiedy wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych w 1935 roku. Tam pracowała w Bostonie jako psychiatra w Massachusetts General Hospital. Też kierowała instytutem szkolącym w psychoanalizie i też prowadziła badania. Nigdy nie odwiedziła Polski, chociaż w swojej autobiografii wydanej w 1973 roku powiedziała, że zawsze myślała o sobie jako o Polsce, o Polce. Ten rozwój Deutsch jako psychoanalistki był pod wieloma względami typowy dla pierwszych kobiet, które były uczennicami Freuda, ale to wyglądało inaczej w przypadku Beaty Rank, która była 10 lat młodsza od Deutsch i można powiedzieć, że jej zaangażowanie w ruch Freuda był taki przypadkowy. Urodziła się w Nowym Sączu jako Beata Mincer, poznała Otto Ranka, kiedy on stacjonował w Krakowie podczas I wojny światowej. Pobrali się w 1918 roku, ona była żoną ulubionego studenta Freuda, więc Beata dołączyła w 1923 roku do WPS i wtedy szybko jakby awansowała w ramach organizacji. Otto Rank, który był pierwszym psychoanalitykiem bez edukacji medycznej, był filozofem i stał na czele Internationaler Psychoanalytischer Verlag, ale to dzięki inicjatywie jego żony ta seria polskiej biblioteczki psychoanalitycznej zaistniała. Ona przetłumaczyła książkę Freuda o snach i też edytowała polskie fragmenty w Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. Była pod wpływem swojego męża i też zaczęła interesować się takim przecięciem psychoanalizy i antropologii. Otto Rank w Paryżu związał się z inną kobietą i małżeństwo się rozpadło. W 1936 roku z pomocą Helen Deutsch, która była jej przyjaciółką, też osiedliła się w Bostonie i chociaż nie miała żadnego wykształcenia medycznego, stała się szanowaną osobą, która szkoliła w analizie i też w dziecięcej psychoanalizie i też dostała honorową profesurę w Boston University School psychiatrii. I teraz przechodząc do polskich psychoanalityków, którzy urodzili się pod zaborem rosyjskim, zacznę od wyjątkowej kobiety, Eugenii Sokolnickiej. Ona jest najlepiej znana jako pionierka psychoanalizy we Francji, a w mojej książce staram się
tak rozlegle pokazać jej życie, zanim opuściła, żeby udać się do Paryża w 1921 roku. Nie pisze tylko o jej studiach na Sorbonie, jej zaangażowaniu w polski ruch socjalistyczny, ale też w jej wysiłkach, żeby ustanowić taką lokalne towarzystwo psychoanalityczne w Warszawie w roku 1918. Ten plan się nie udał, chociaż początek był obiecujący, bo uzyskała wsparcie od wpływowego filozofa i psychologa Edwarda Abramowskiego, który no niestety zmarł w tym samym roku. We Francji udało jej się nie tylko ustanowić towarzystwo psychoanalityczne w Paryżu i wyszkolić pierwsze pokolenie francuskich analityków, ale przede wszystkim też wzbudziła zainteresowanie w psychoanalizie wśród pisarzy związanych z La Nouvelle Revue Française. I najbardziej wpłynęła na André Gide'a, który nie tylko przedstawił tą polską analityczkę w swoim opowiadaniu The Counterfeiters, ale też wykorzystał jej studium w przypadku z jej krótkiej praktyki w Warszawie, analiza obsesyjnej nerwicy u dziecka. To właśnie było podstawą dla jednego rozdziału w tym opowiadaniu. I także właśnie tę postać jakby też przedstawił w swojej opowieści André Gide. No i już ostatnia postać, Gustaw Bychowski, którego można tutaj zaprezentować jako takiego odpowiednika w okresie pomiędzywojennym tego, jaką rolę odegrał Ludwik Jeckels przed wojną. On dołączył do WPS w roku 1931, kiedy wrócił do Warszawy po swoich studiach w Zurychu i po analizie w Wiedniu. Stał się jedynym freudystą z polskim paszportem. Jeśli Jeckel był wysłannikiem Freuda do Polski, to Bychowski, który był o niego młodszy o ponad 30 lat, może być postrzegany jako pierwszy, jedyny ambasador psychoanalizy w Polsce. Jeckel przygotował dwa tłumaczenia dzieł Freuda, a Bychowski zaaranżował, żeby pojawiło się polskie wydanie wstępu do psychoanalizy Freuda, które zostało wydane przez Przeworskiego. Tłumaczką była Salomea Kempner, też polska freudystka, urodzona w Płocku, nieopodal Warszawy. I też po studiach w Szwajcarii związanych z berlińską społecznością psychoanalityczną. Tak samo jak Jeckel, Bychowski napisał swoją własną książkę Psychoanaliza z 1928 roku, która miała być takim podręcznikiem medycznym, ale Bychowski też chciał przedstawić psychoanalizę szerszej publiczności w Polsce. Regularnie pisał w takim tygodniku Wiadomości Literackie, który pełnił ważną rolę kulturową. To był taki odpowiednik polski Neue Freie Presse. Też napisał kilka książek na temat literatury, w tym książkę o Juliuszu Słowackim oraz artykuł Marcel Proust jako poeta psychoanalizy. Został w Polsce aż do wybuchu wojny, a po nostryfikacji jego medycznego dyplomu on pracował w Nowym Jorku i też prowadził prywatną praktykę psychoanalityczną. Wykładał na Koledżu Alberta Einsteina, później w Bellevue Medical Center i Downstate Medical School. Pod koniec życia był kojarzony z Mount Sinai School of Medicine. Poza Eugenią Sokolnicką, która zmarła jeszcze przed wojną, i Stefanią Borsztajn, która też zmarła w roku 1939 w Pradze, jak również Salomea Kempner, która zginęła w getcie warszawskim. To była tłumaczka wykładów o prowadzeniu do psychoanalizy na Polskę. Także większość bohaterów mojej książki, tak jak też większość europejskich psychoanalityków, ostatecznie znalazła się w Stanach Zjednoczonych. W mojej książce tylko pokrótce omówiłam ich kariery amerykańskie, jako że wybrałam rok 1939 jako taką datę graniczną, ale prowadziłam dalej moje badania w ramach stypendium Fulbrighta w Nowym Jorku w roku 2019-20 i wkrótce zacznę publikować też wyniki i też chętnie je tutaj przedstawię już przy innej okazji. No ale na dzisiaj tyle przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę. Thank you, Lena, for that,
presentation. Leno, bardzo dziękujemy za tą prezentację. To jest zapewne tylko 10% wszystkich postaci, o jakich pisałaś w swojej książce. Także teraz poprszę o zabranie głosu Tulsi Bambury, żeby nam też powiedziała o swoim odbiorze pracy Leny, jako że bardzo dobrze ją zna jako tłumaczka na język angielski. Także może powie o takich najważniejszych dla niej aspektach, a później poprosimy Louisa Barta o zabranie głosu. Z wielkim zainteresowaniem przysłuchiwałam się tej prezentacji, chociaż już znam ten materiał. Także widziałam tutaj taką graficzną reprezentację statystyk, zdjęcia, oś czasu. To było bardzo pomocne. Też ta mapa, która pokazuje miejsca narodzin tych różnych osób, bo geografia odegrała tak ważną rolę w twojej książce, że jakby sama jest taką jedną z głównych postaci, bo badasz nie tylko wpływ jednej kultury na drugą, ale badasz też warunki, które umożliwiły taki transfer pomysłów z jednej konstelacji osób, instytucji i też tych treści kulturowo-politycznych i ich transfer do innej kultury. I ten materiał wizualny jest bardzo pomocny, żeby to zrozumieć. Także jestem bardzo za to wdzięczna. Bardzo się cieszę, że już to wydanie angielskie, które ukaże się niedługo, mamy nadzieję w październiku, będzie publikacją cyfrową. Więc będziemy mogli pokazać zdjęcia, mapy, różne grafiki, różne powiązania między różnymi częściami tekstu, dlatego że ten tekst jest tak bardzo złożony. Już sama jego długość i zakres tego materiału jest w pewnym sensie przytłaczająca, ale mówię to jako tłumaczka, która stara się tak wgłębić ten tekst, no i czasem zapomina o może tym dużym obrazie, no bo jako czytelnik po prostu czytamy tekst, to jest wszystko obecne w naszej głowie. Jako tłumaczka trzeba się zagłębić w jedną część tekstu i zapominamy, co było we wcześniejszym rozdziale. Więc to było takie bardzo oświecające. Więc powiem kilka słów o wyzwaniach, z jakimi zmagałam się jako tłumaczka. Więc wydaje mi się, że to będzie ciekawe dla publiczności. Zdecydowaliśmy, że napiszemy wstęp do angielskiego wydania, tak by jeszcze ułatwić czytelnikom międzynarodowym dostęp do tego materiału. Uwzględnimy na przykład informacje o podziale Polski, także tradycji mesjanistycznej, charakterystycznej dla polskiej myśli romantycznej. Mam nadzieję, że to będzie przydatne dla wszystkich. To, co mi się szczególnie, co mnie cieszyło podczas tłumaczenia, to te elementy, które określam charakterem impresjonistycznych urywków. Kiedy się czyta szczegóły, to jako całość dopione one tworzą szeroki obraz. Jest pewien rodzaj żywotności tego tekstu, wynikający z bogactwa źródeł, z których czerpie pani. Mianowicie korzystasz z listów na przykład aktorki polskiej, Gabrieli Zapolskiej, która spędzała wiele godzin w klinice Jekesa i pisze dramatycznie brzmiące listy do swego męża. Tłumaczenie tych listów było niezwykle przyjemne, bo można było tam pobawić się stylem, stylistyką. Również listy Heleny Deutsch do kochanka Hermana Liebermana, który stał się politykiem w Polsce znanym. Powiem jeszcze tylko tyle, że dla mnie jak dotąd
Jest to najbardziej obszerne tłumaczenie, jakiego się do tej pory podejmowałam. Dzięki jakości tekstu Lena daje, jest to, ułatwia to pracę. Cytaty są podane w języku angielskim, dzięki czemu czytelnicy otrzymują cytaty z Freuda po polsku, jak i ze standardowych wydań anglojęzycznych również. Także nie ma, mogę pominąć tę pracę szukania w archiwach źródeł. Zajmuje to mi mniej czasu, niż by normalnie zajęło, ale dzięki temu materiałowi, jakości materiału, jest to wielka przyjemność. Nie ukończyłam jeszcze pracy, jestem blisko, ale mnóstwo jeszcze pracy redaktorskiej przede mną. Jak dotąd był to wspaniałe doświadczenie współpracy. Dziękuję, Tulsi. Dziękujemy Ci za uczestnictwo w naszej rozmowie na temat tego materiału i jego tłumaczenia. Oddajemy głos teraz Luisowi Bartowi. Prosimy. Po pierwsze, chcę podziękować Chaimowi Beliakowi za zaproszenie mnie do uczestnictwa w tym programie. Przeszedłem na emeryturę z Hebrew Union College, gdzie byłem administratorem, ale również profesorem Midraszu w latach 2006. Przeszedłem na emeryturę w tamtych latach już. Nauczałem jeszcze, ale psychoanaliza to tematyka, która mnie interesuje od wielu lat. Moja żona jest psychologiem, ja uzyskałem dyplom psychoanalityka. Praca Leny otwiera moje oczy na wielu aspektów, zarówno historii Polski, jak i miejsce Żydów w społeczeństwie polskim. Być może miałem takie wrażenie, że Polska była wypełniona Ostjuden, tymi Żydami z mitycznego wschodu, głównie hasydów ortodoksyjnych, w swoich poglądach i w sposobie życia. A tu nagle natrafiłem na coś, co rozpoznałem z własnego doświadczenia amerykańskiego ostatniego ćwierćwiecza w Stanach. Kobiety walczące o swoje miejsce, żydowskich kobiet, które zajmują rolę przywódczyń, ruchów, które wprowadzają psychoanalizę w tak wiele środowisk i miejsc. Prośba o nieco głośniejsze mówienie. Zatem będę mówił nieco głośniej. Mam nadzieję, że teraz jestem lepiej słyszalny. The thing that I was blown away. Element, który mnie szczególnie poruszył, chyba tak to tylko mogę ująć, to, jak to środowisko było szczególnie oddzielone ze swoich korzeni żydowskich, jak to oddzielenie od żydowskiego pochodzenia było efektem pewnego założenia,
mianowicie tego, że to jest oto droga stania się w pełni człowiekiem, a nie tylko Żydem w społeczeństwie. Świat otworzył się dla nich, a następnie zatrzasnął. Zatrzasnął jeszcze przed czasami Hitlera, ze względu na to, że Wiedeń stał się centrum antysemityzmu poniekąd, całego tego ruchu światowego de facto. I przez to zacząłem rozumieć, dlaczego pogląd na temat Ostjuden, który już znany mi był od dzieciństwa w moich latach formatywnych w Los Angeles, był tak dla mnie nie w smak. Otworzyłaś dla mnie świat poprzez opis rozwoju psychoanalizy w Polsce, ale również pomogłaś mi przemyśleć na nowo sposób życia Żydów w tym obszarze świata. Dziękuję bardzo właśnie za to. Kolejna rzecz, która szczególnie była dla mnie interesująca, to opisy w dokumentach, i tutaj wspomniałaś o tym, że brak było tożsamości polskiej. Polska tożsamość nie była wypełniona dopiero do wczesnych lat 30. XX wieku. Innymi słowy, ludzie postrzegali się jako Austro-Węgrowie, częścią imperium tego czy innego. Odczuwali swoją inność od otoczenia. To pomogło mi również lepiej zrozumieć, dlaczego używasz pojęcia status pariasa. Odczytuję to bardzo wyraźnie i rozumiem, ponieważ w procesie własnego dorastania jeszcze w Los Angeles urodziłem się w 1938 i starzeję się dziś. Byłem wtedy świadom zniszczenia czy zagłady Żydów w czasie II wojny światowej. I to było tuż po wojnie, kiedy wyrastałem. Byłem członkiem kongregacji, którą prowadził rabin pochodzący z Rumunii. Natomiast on odkrył swoją tożsamość jako niemiecką tożsamość w Berlinie i to on stamtąd w ostatniej chwili dotarł do Stanów Zjednoczonych, pierwotnie do Oklahomy. Docelowo trafił do gdzie stał się głównym rabinem świątyni w Hollywood. Nie był dla mnie bohaterem, ale jednak wpłynął na mój światopogląd i postrzeganie tej tożsamości i tego środowiska. Może zatrzymam się, ale chcę tylko dodać, że kiedy myślę o wadze ludzi, którzy pochodzą z Galicji, a także z innych części tego, co później stało się Polską, ich wkład w psychoanalizę jest potężny. Z ciekawością zapoznam się z pozostałą częścią książki, by pogłębić swoją wiedzę na ten temat, za co wszystko bardzo dziękuję. Zastanawiam się, czy Leno chciałabyś odnieść się do uwag,
Również zachęcam do przekazywania swoich uwag, pytań, tak byśmy mogli je odczytać. Czy to po polsku, czy po angielsku. Proszę je zapisać, przekażemy je. Leno, oddamy Ci głos. Po pierwsze, bardzo dziękuję za te wszystkie uwagi, bardzo cenne. Ten materiał powstawał przez szereg lat. Kiedy czytam tę książkę dziś, po dalszej pracy badawczej, którą wykonałam w Stanach Zjednoczonych ostatnio, stwierdzam, że powstaje konieczność napisania jeszcze rozszerzenia. Lack of the attention that I put into the trouble my protagonist faced in the United States. Brakuje na pewno opisu trudności, z jakimi zderzyli się moi bohaterowie na terenie, przyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych. Nie zginęli w Holokauście, mogli wyemigrować do Stanów, no i pewnie mieli długą pełną sukcesów karierę zawodową. Na tym nowym terenie w Stanach Zjednoczonych okazuje się, z moich badań w Stanach, napotkali wiele przeszkód ze względu na antysemityzm, który również był obecny w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej. Byli lewicowcami, w związku z tym makartyzm prześladował ich mocno. Ich status jako emigrantów z Europy był również przez to stawiał ich w trudną sytuację. Przykład Jekesa, który uzyskał swoją licencję lekarską dopiero w 80 roku swego życia. Naturalnie, kiedy trafiłam do archiwów w Stanach Zjednoczonych, dotarłam do wielu materiałów, które omawiały ich wysiłki przy sprowadzaniu rodzin i przyjaciół do Ameryki. Wielokrotnie nie mieli łatwo z tym. Sami nie byli ofiarami Holokaustu, ale pozostawili swoich ukochanych w Europie. Musieli poruszać się w nowym terytorium, w nowym etapie historii Stanów Zjednoczonych, i ten makartyzm utrudniał ten etap. To był jeden z ciemniejszych momentów Stanów Zjednoczonych. Ja znalazłam takie też zdania o tym temacie. Nie będę teraz się wdawać tutaj w szczegóły, no ale to jest taka dwuwątkowa historia. Z jednej strony o życiu, jakie wiedli w Europie, a z drugiej strony, jeśli chodzi o ich wysiłki, o tworzenie swojej tożsamości, nie tylko tożsamości żydowskiej, ale też polskiej. Niektórzy, tak jak Gustaw Bychowski, on utożsamiał się jako Polak, on nawet nie utożsamiał się jako Żyd, chociaż jego ojciec był syjonistą i taką bardzo znamienitą postacią w polsko-żydowskim świecie. No i później była taka przerwa w ich życiu. Dla wielu z nich to nastąpiło na późnym etapie ich życia. I to, co się na Wikipedii na przykład pojawia jako historia sukcesu w rzeczywistości, mogło być o wiele bardziej bolesnym i trudnym doświadczeniem, czymś, co nie było wcale takie proste. I z moich badań, jakie prowadziłam w Stanach Zjednoczonych, wyciągnęłam takie wnioski,
że ich pochodzenie ze środkowej Europy zostało wyparte tak samo jak ich żydowskość, więc było takie tabu otaczające psychoanalizę po wojnie w Stanach Zjednoczonych. Ten ruch psychoanalityczny starał się nie prezentować siebie jako nauki żydowskiej. Ale na przykład, nie wiem, czy ktoś z Państwa o tym wiedział, ale Freud popełnił samobójstwo w Jom Kippur. Jest dużo materiałów, wiadomości o życiu Freuda, o psychoanalizie, a nikt o tym nie wspomina, nigdy. Wydaje mi się, że to jest dość ważne, żeby o tym wiedzieć. Też znalazłam takie materiały, które mówiły, że jeśli ktoś z członków tego stowarzyszenia psychoanalitycznego w Nowym Jorku chciało pójść do synagogi w Jom Kippur, to to był skandal. Musieli organizować takie spotkanie i zdecydować, jak sobie poradzą z tym skandalem, jak na to zareagują. Czyli żydowskość była naprawdę jakby zakazana w ruchu psychoanalitycznym w Stanach Zjednoczonych. I tak samo, jeśli chodzi o ich pochodzenie ze środkowej Europy, to nie było coś, o czym z łatwością mówili. W nekrologach niektórych z moich bohaterów, to ich przyjaciele czy uczniowie, kiedy chcieli spisać ich biografię, to nie udało im się znaleźć żadnych informacji o nich z czasów, zanim wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, bo nigdy nie rozmawiali o tym temacie. Także bardzo się cieszę, że ta książka się pojawi w języku angielskim. To jest ogromny zaszczyt. I bardzo się cieszę, że międzynarodowa publika będzie mogła zapoznać się z tą książką, ale z drugiej strony teraz napisałabym ją inaczej. Zamieściłabym też ten cały materiał, ten rozdział historii ze Stanów Zjednoczonych, żeby jeszcze bardziej skomplikować ich historię. Tak jak tutaj mówił dr Bartz, żeby też poruszyć jeszcze bardziej tego, kim byli, jak radzili sobie ze swoją tożsamością, nie tylko w antysemickim Wiedniu pod koniec XIX wieku, nie jak w nazistowskich Niemczech w latach 30. XX wieku, ale też w Stanach Zjednoczonych, które stały się ich nową ojczyzną. To jest bardzo cenna uwaga i jest takie pytanie, które zadała Tulsi. To jest taki dodatek do tego, o czym mówiłaś. Pyta się, dlaczego wyemigrowali do USA, a nie do Wielkiej Brytanii? Czy to nie byłoby dla nich łatwiejsze? Wydaje mi się, że zmagali się z antysemityzmem w jednym miejscu i z inną jego formą w innym miejscu. Plus jeszcze tej wrogości wobec psychoanalizy, która była obecna w Europie i w innej formie też w Ameryce. To się wiązało z takim konfliktem między Wiedniem a Londynem w kwestii analizy dzieci. W Wielkiej Brytanii bardzo duże wpływy miała szkoła Melanie Klein. Ona sprzeciwiała się koncepcjom Freuda, więc doszło do rozłamu na odrębne grupy. Miało miejsce bardzo wcześnie na procesie tworzenia się właśnie szkoły psychoanalizy, czyli była taka brytyjska szkoła psychoanalizy, która nie była uznawana przez Freuda, więc jakby każdy musiał się opowiedzieć po jednej z dwóch stron. Więc freudyści nie byli mile widziani w Wielkiej Brytanii właśnie z tego powodu. A po drugie, nie było wystarczająco dużo klientów, potencjalnych odbiorców psychoanalizy w Wielkiej Brytanii, no bo rynek dla klientów psychoanalizy rósł tylko w Stanach Zjednoczonych. Więc jeden z naszych bohaterów, który był właśnie, stał na czele międzynarodowego
tego ruchu psychoanalitycznego udało mu się zorganizować tę migrację, no i zachęcał wszystkich do składania wniosku o wizy amerykańskie. Niektórzy wybrali się do Wielkiej Brytanii, ale ciężko było im tam jakby kontynuować swoją karierę. Niektórzy przez jakiś czas byli w Wielkiej Brytanii, później przenieśli się do USA, bo nie udało im się jakby zarobić na życie w Wielkiej Brytanii. Niektórzy wyemigrowali do Palestyny, nie tak wielu, ale w mojej książce stawiam taką hipotezę, że to, co było centrum tej właśnie europejskiej psychoanalizy przed wojną, zachowało się tylko w Izraelu. Tam jakby przejęli ten wymiar taki rewolucyjny, też polityczny i psychoanalityczny teorii Freuda. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, gdzie potrzebni byli praktycy psychoanalizy, którzy mieliby dyplom medyczny, to stało się bardziej czymś na kształt takiej procedury medycznej, odciętej od jej takich korzeni intelektualnych, politycznych i kulturowych. No ale to jest temat na kolejne spotkanie. Leno, tutaj pojawiło mi się bardzo, bardzo wiele pytań. Ja studiowałem z Hillelem Kleinem, psychoanalitykiem urodzonym w Krakowie, który ocalał z Holokaustu i był taką ważną postacią w historii psychoanalizy w Izraelu. Także chciałbym zadać Ci tutaj wiele, wiele pytań, zwłaszcza jeśli chodzi o pytania związane z tym brakiem integracji tak wielu, wielu osób. No i już zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego czasu, więc to oznacza, że chciałbym nazwać to spotkanie częścią pierwszą. Zapraszamy doktor Lenę Magnon, żeby wróciła do nas jeszcze przy innej okazji i żeby w tym czasie, żebyś może tutaj pozwoliła sobie na nieco więcej spekulacji. Ty bardzo tak ostrożnie, akademicko podchodzisz do tego tematu, to oczywiście się ceni. Jesteśmy bardzo wdzięczni za Twoje uczestnictwo, za Twoją prezentację. Chciałbym też podziękować naszym panelistom, Tulsi Bambury i Louisowi Bartowi. Chciałbym szczególnie podziękować Dominice Zakrzewskiej. Kiedy następnym razem się spotkamy, będzie się z nami łączyć z najbardziej polskiego miasta na świecie, czyli z Chicago. Oby, miejmy nadzieję, będzie w ramach swojego stypendium Fulbrighta na Uniwersytecie w Illinois w Chicago. Że jesteśmy wdzięczni za jej uczestnictwo i też spotkamy się wówczas z Markiem Jeżowskim i z Marzeną Szymańską. I chciałbym tutaj powiedzieć o temacie naszego następnego spotkania, które odbędzie się 16 stycznia. Jeszcze wyślemy Wam szczegółowe informacje. Temat to tak pierwsze akademickie badanie, jakie ukazało się w języku angielskim, w kwestii tego, co się stało z Żydami, którzy zostali zesłani do więzienia na Syberii, uciekli na Syberię. Situation of the attack by the Germans in Germany in 19... Doszło do tego w czasie, kiedy Polska została zaatakowana przez Niemcy w 1939 roku i którzy później w 1941 roku w kontekście sytuacji we wschodniej Europie i też jeśli chodzi o historię i tego, co im się przydarzyło na Syberii. Tytuł to jest The Survival on the Margins, przetrwanie na marginesie, polsko-żydowscy uchodźcy w Związku Radzieckim w czasach wojny. Autorką jest Judith Adler i to jest bardzo taka ciekawa historia. To są przełomowe badania. Także serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa w tym spotkaniu.
Chciałbym też wspomnieć, że jeśli jesteście w takim nastroju związanego z końcem roku, no to zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdują się opisy dotyczące wszystkich spotkań w ramach serii Freighted Legacies oraz o wszystkich działaniach BEIT Polska i Friends of Jewish Union in Poland. Jest też strona, gdzie można składać datki, gdzie można wspierać naszą pracę i umożliwić nam dalsze prace na rzecz budowania tych pomostów i dalszego prowadzenia rozmów o historii Żydów w Polsce. Oraz tego bardzo złożonego kontekstu. Ktoś się mnie zapytał, co oznacza to słowo freighted? I to chodzi właśnie o takie bardzo złożone, bardzo też trudne dziedzictwo, jeśli chodzi o historię Żydów w Polsce i w środkowej Europie. Bardzo dziękuję wszystkim panelistom. Lu, czy chciałbyś coś dodać? Chciałbym się zapytać, czy Lena mogłaby jeszcze zostać na chwilę, bo jest takie pytanie, które chciałbym z nią omówić. A nie wiem, czy też inni chcieliby o tym słuchać. Także Leno, jeśli jest taka możliwość. Czy ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć na zakończenie? Czy Tulsi, czy inni nasi paneliści? Jeśli nie, to dziękuję wszystkim za uczestnictwo, zwłaszcza Lenie. I do zobaczenia 16 stycznia podczas następnego spotkania w ramach serii Freighted Legacies. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za uwagę.